Bardzo serdecznie witamy Marka Budzisza, który nam przedstawi wszystkie problemy Rosji i z tym związane różnego rodzaju, powiedziałbym, przemyślenia. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie, bo Pan doktor prosił mnie o tytuł, choćby taki orientacyjny mojego wystąpienia, ja pozwolę sobie nazwać Rosja w stronę przesilenia, bo wydaje się, że w perspektywie kilku, a może kilkunastu miesięcy w Rosji nastąpi przesilenie, a jakiego rodzaju, no to właśnie chciałbym o tym powiedzieć. Od 3 tygodni Rosja zaczęła nam dostarczać coraz więcej nowych i zaskakujących informacji. Mówię od 3 tygodni, chociaż precyzyjnie rzecz ujmując, trzeba by powiedzieć od 2 tygodni, bo to miało miejsce w środę. Władimir Putin wystąpił przed Radą Federacji i zapowiedział zmiany konstytucyjne, chociaż w istocie decyzje zapadły w poniedziałek, czyli równo 3 tygodnie temu. I teraz wszyscy, cały świat, wszyscy zajmujący się Rosją, badający to, co się dzieje na Kremlu, zastanawiają się, w którą stronę podążają te zmiany, jaki jest ich sens, jak je interpretować, co zamierza Putin, jaka jest sytuacja i czym to wszystko może się skończyć. Na wstępie trzeba, wydaje mi się, zacząć od takiej dość porządkującej uwagi, a mianowicie na temat natury polityki rosyjskiej. Mianowicie wydaje się, że ona nie ma charakteru zdeterminowanego, że ona jest wypadkową pewnych możliwości, gry sił, oceny sytuacji, oceny słabości tych, którzy są postrzegani jako przeciwnicy. A w tym sensie jest dość elastyczna, zmienna i może być w ciągu krótkiego czasu przeformułowywana. I też nieobliczalna oczywiście. Mało tego, ona post factum uchodzi za racjonalną, dlatego że łatwo się da, że łatwo da się interpretować. Ale to oczywiście nie oznacza, że polityka rosyjska nie ma pewnego kierunku. Raczej mam na myśli wykonanie i pewne strategie, które się realizują. A w związku z tym to, o czym dzisiaj będziemy mówili, jest raczej zarysowaniem pewnych możliwości, bez pewności, że wydarzenia podążą w tym kierunku, albo raczej z pewnością, że możemy zostać przez nie zaskoczeni i przez wybory polityczne, które tam się dokonuje i które będzie się dokonywało również, tak jak Europa i świat została zaskoczona wojną w Gruzji, tak jak została zaskoczona tym, co się stało na Krymie i na wschodzie Ukrainy. Do pewnego stopnia również w Syrii. To są ciągłe zaskoczenia, które świat zachodni przeżywa i niewykluczone, że w najbliższym czasie będzie przeżywał kolejne zaskoczenia. Wracając do tego, o czym powiedziałem wcześniej, czyli do tego bólu głowy kremlinologów, tych, którzy się zajmują Kremlem, to ja też pokuszę się o taką pewną próbę pokazania też Państwu, na czym polega dzisiaj odczytywanie sytuacji w rosyjskich elitach władzy, bo to też pokazuje słabość pewnych tez, które są formułowane z dość dużym przekonaniem, a mianowicie chciałbym zwrócić uwagę Państwu na takie wydarzenie, które miało miejsce dokładnie rzecz biorąc 2 dni temu, 1 lutego. Otóż firma, której nazwa najprawdopodobniej niewielu osobom cokolwiek powie, czyli firma TMK, to jest skrót od Trubny Metalurgiczny Kombinat, opublikowała swój prospekt emisyjny, bo zamierza wypuścić obligacje na rynku europejskim. To nie jest wielka firma, ona jest powiedzmy średniakiem, ma około 6 miliardów dolarów przychodu, ale firma jest własnością rosyjskiego oligarchy, nie takiego z pierwszych stron gazet, Dmitrija Pumpiańskiego, który jest o tyle rozsądnym człowiekiem, że nie afiszuje się ze swoim bogactwem, natomiast jest uważany za króla zamówień publicznych w Rosji. Otóż w takim rankingu, który jest tam okresowo sporządzany, on znajduje się obecnie na drugim miejscu, jeśli chodzi o wartość wszystkich zamówień publicznych, które jego różne firmy zdobywają. To dzieje się nie dlatego, że te firmy są tak sprawne i preferują takie, proponują takie tak korzystne oferty, tylko dlatego, że pan Pumpiański jest od lat bardzo blisko związany z generałem Patruszewem, człowiekiem numer 2 rosyjskiej polityki, sekretarzem Rady Bezpieczeństwa. I dlatego, że on jest tak związany z generałem Patruszewem, to analitycy zwrócili uwagę na to, co napisano w tym raporcie, a mianowicie tradycyjnie inwestorzy są informowani przez firmę wypuszczającą obligacje o różnych ryzykach, w tym i politycznych. To jest taka polisa ubezpieczeniowa trochę na wypadek jakichś problemów, bo nieuprzedzenie inwestora o ryzyku rodzi jakieś tam odszkodowawcze możliwości. I oni napisali, że istnieją dwa bardzo poważne zagrożenia polityczne, a mianowicie rozpoczęta reforma konstytucyjna przez Władimira Putina, to jeszcze samo w sobie nie byłoby kontrowersyjne, ale po drugie, na co już zwrócono uwagę, możliwość konfliktu w środowisku elit rosyjskich na tle tej reformy konstytucyjnej. To jest o tyle istotne, że firma pana Pumpiańskiego, który notabene tak zbudował swój holding, że wszystkie firmy są deficytowe, prócz jednej. Ta jedna jest zyskowna, ale ona ma siedzibę w Szwajcarii. I tam w Szwajcarii lądują te wszystkie zyski. Zwrócono uwagę, że kiedy w 2013 roku również emitowano obligacje na rynku europejskim, to tego rodzaju zapisu nie było w tych ryzykach politycznych. Mówię o zapisie na temat konfliktów wśród rosyjskich elit. Jest to o tyle istotne, że zostało to odczytane jako nie wprost, ale stanowisko tak zwanej partii wojny, jak to się mówi, albo grupy jastrzębi skupionych wokół Patruszewa, którzy są niezadowoleni z tego, co się stało 3 tygodnie temu, czyli z tej decyzji, którą podjął Władimir Putin równo w poniedziałek 3 tygodnie temu, bo wtedy najprawdopodobniej miało miejsce przesądzenie, w którą stronę ma podążyć Rosja w najbliższej przyszłości. Ważyły się wtedy dwa warianty. Jeden wariant, który preferował ówczesny premier Miedwiediew, który notabene, mimo że ma renomę na zachodzie liberała, jest elementem tej grupy jastrzębi, jak się uważa, do której się jeszcze zalicza na przykład prezesa koncernu Rosniew z Sieczina. I Miedwiediew raczej obstawał za zmianami, które by przebudowały ustrój rosyjski trochę na kształt systemu amerykańskiego. Z silną prezydenturą, z podporządkowaniem prezydentowi bezpośrednio całego aparatu wykonawczego, i oczywiście on dlatego optował, że sam siebie widział w roli prezydenta. Putin się nie zdecydował, co zostało odebrane jako... Nie zdecydował pójść się w tę stronę, natomiast poszedł w stronę budowania pewnego systemu, jak to mówi się w świecie amerykańskim, check and balances, czyli takiego systemu wzajemnego równoważenia się rozmaitych organów władzy. Bo z jednej strony rosną uprawnienia Dumy, która będzie miała więcej do powiedzenia w procesie nominowania premiera. Z drugiej strony rosną uprawnienia Sądu Konstytucyjnego, który będzie mógł określać i decydować o ważności ustawodawstwa. Z trzeciej wreszcie strony też pewne uprawnienia tego, nazwijmy to, przyszłego prezydenta wzrastają, ale pojawia się nowe ciało, które istnieje w rosyjskim systemie prawnym, ale nie jest ciałem konstytucyjnym. To jest tak zwana Rada Federacji. To jest ciało doradcze obecnie, a ma być takim super centrum podejmowania decyzji. Analitycy uznali w związku z tym, że Putin raczej swoją przyszłość po roku 2024, czyli po tym, jak skończyć drugą kadencję, on zresztą mówił już kilkakrotnie, że nie widzi siebie na stanowisku prezydenta po tym czasie. Analitycy uznali, że to jest miejsce, gdzie on chce się znaleźć. Te zmiany poszły bardzo szybko, co świadczy o tym, że były wcześniej już przygotowywane. Zmieniono, jak Państwo na pewno wiecie, premiera, zmieniono znaczną część rządu, za wyjątkiem tak zwanego bloku siłowego. Tutaj właściwie żadnych zmian w rządzie nie było. Jeśli chodzi o blok siłowy, zmieniono prokuratora generalnego na miejsce Jurija Czajki, który został takim specjalnym pełnomocnikiem do uporządkowania sytuacji na Kaukazie Północnym, bo tak to trzeba odczytywać. Stąd też ta dość niespodziewana, zważywszy na wiek, nagła choroba prezydenta Czeczenii Kadyrowa, który się rozchorował no i na razie się leczy. Nie wiadomo, co dalej z nim będzie. Natomiast nie zwrócono uwagi, oczywiście uruchomiono cały proces zmian w konstytucji, powołano 75-osobowe ciało, które miało przygotowywać zmiany w konstytucji, aczkolwiek okazało się po kilku dniach już, że gotowe zapisy ustawy zmieniającej konstytucję są w rosyjskiej Dumie i nawet już zostały przegłosowane w pierwszym czytaniu. Teraz będzie w lutym najprawdopodobniej drugie czytanie. W związku z tym ten proces idzie bardzo szybko, co świadczy o tym, że on był już od pewnego czasu przygotowywany i zresztą były takie przecieki z administracji prezydenta Rosji, że tam kilkadziesiąt różnych wariantów jest analizowanych. Na co warto zwrócić uwagę w tej całej układance, która jest bardzo, bardzo bogata, skomplikowana i pewnie trzeba będzie jeszcze o niej sporo powiedzieć, a mianowicie na jedną rzecz. Otóż to nowe ciało będzie z pewnością ciałem węższym, a przez to znacznie bardziej operacyjnie sprawnym. Część analityków rosyjskich uznała, że nawet takie ciała, jakim jest Izba Wyższa Parlamentu, czyli Rada Federacji, gdzie zostało uznane przez elity kremlowskie jako ciało zbyt ociężałe, a niewykluczone, że takie, w którym będzie wzbudzana, czy będzie samoczynnie powstawała jakaś formuła opozycyjna wobec tego, co się będzie działo i wobec tego, co proponuje centrum władzy. Więc w tym sensie jest też próba odczytania tych zmian, niezależnie od całego systemu transferu, czy transmisji władzy i przygotowania się do jakiejś formuły umiejscowienia Putina już po prezydenturze. Jest też próba odczytania tego, co się dzieje, jako zbudowanie bardzo sprawnego, operacyjnego, złożonego z najbliższego, to znaczy raczej nie kilkanaście, tylko kilka osób najbliżej współpracujących z Putinem, centrum dowodzenia czy centrum zarządzania państwem w sytuacji przejścia, tak bym to powiedział. Teraz jest pytanie oczywiście, do czego to państwo przychodzi, ale to za moment. Tu jeszcze na jeszcze jedną rzecz warto zwrócić uwagę, a może na dwie, a mianowicie jakie jest główne zadanie postawione przed rządem Miszustina. W największym skrócie rzecz ujmując, to jest zadanie rozpędzenia rosyjskiej gospodarki. Rosyjska gospodarka, dzisiaj się pojawiły oficjalne dane, urosła w ubiegłym roku o 1,3%. Znacznie mniej niż w roku 2018, gdzie było powyżej 2%, 2,2, 2,3%. Chociaż do tych danych też nie można mieć pełnego zaufania, bo tam jest długa i burzliwa dyskusja, czy te dane rosyjskiego odpowiednika GUS-u są wiarygodne. W każdym razie wzrost jest bardzo nieznaczny i raczej mówi się o stagnacji gospodarki rosyjskiej. Pod koniec roku pojawiły się też badania renomowanego Uniwersytetu Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Władimirze Putinie. To jest moskiewska uczelnia, ale bardzo, bardzo dobra, które pokazują, że od roku 2013 nie tylko dochód do dyspozycji statystycznego Rosjanina spadł o 6%, ale również pokazują, że najbogatszych 20% społeczeństwa, ich dochody wzrosły o 100%. A w związku z tym, żeby uzyskać te 6% statystycznego spadku, no to pokazuje, w jakim stopniu zubożało 80% nie będące tymi 20 najbogatszymi, czy tymi 2 decylami najbogatszej części społeczeństwa rosyjskiego, co znowu koresponduje z takimi analizami ekonomicznymi, mówiącymi o tym, że ten wzrost gospodarczy dalece niezadowalający, bo trzeba pamiętać, że na początku tysiąclecia Rosja rosła w tempie 7–8% rocznie i jeszcze na początku swojej pierwszej kadencji, już po powrocie, Putin mówił, że dlatego, żeby Rosja dogoniła świat, musi rosnąć nie wolniej niż 5%. W 2018 roku uznano, że 2,2% jest dobrym zadatkiem na przyszłość. Rok ubiegły to jest duże rozczarowanie pod tym względem. I teraz okazuje się, że w 2018 roku wzrost rósł przede wszystkim z tego powodu, że Rosjanie się bardzo silnie zadłużyli. Tam poziom kredytów konsumpcyjnych rósł w tempie dwucyfrowym, ale dzisiaj oznacza to, że spora część Rosjan ma po prostu kłopoty ze spłatą już zaciągniętych zobowiązań i nie ma zdolności, żeby zaciągnąć kolejne. Rynek nieruchomości siadł i właśnie dlatego po zmianie rządu wicepremier Mutko, ten znany, bo się wcześniej zajmował sportem i doprowadził między innymi do tego, że Rosję wyrzucili z olimpiady. Potem trochę, jak w naszych filmach, przeszedł na pole właśnie budownictwa, no ale gdzieś około 80% planu zrealizował, czy tego zadania, które mu postawiono. I to też stało się, teraz został przesunięty na funkcję spółki, która ma odpowiadać za budownictwo, w związku z tym nie traci kontaktu z tym sektorem. Ale budownictwo też nie jest kołem zamachowym dla gospodarki. Zmiana istotna w rządzie dotyczy stanowiska pierwszego wicepremiera. Otóż pierwszym wicepremierem odpowiedzialnym za sektor gospodarczy i za realizację całego tego pakietu polityki gospodarczej został były doradca Putina, Andriej Biełousow, który zresztą wymyślił tak zwane programy narodowe. To jest cała masa różnych programów inwestycyjnych w najróżniejszych sektorach, których zamysłem jest z jednej strony sterowany przez państwo rozwój, z drugiej strony pobudzenie gospodarki, bo te pieniądze wypłyną na końcu drogi na rynek. Co prawda są niektórzy ekonomiści, rosyjscy, którzy uważają, że mądrzej byłoby z punktu widzenia państwa, gdyby te pieniądze były rozrzucane z helikoptera, bo efekt byłby lepszy niż za pośrednictwem tych programów narodowych. Ale rosyjska elita była bardzo niezadowolona z faktu, że rząd Miedwiediewa nie był w stanie wydać tych pieniędzy, które już były zarezerwowane w budżecie. Oni wydali w niektórych programach, nawet w tak newralgicznych, jak na przykład w programie związanym ze spadkiem liczby ludności. Oni wydali 10% pieniędzy, które zostały zarezerwowane na cele tego programu. I to się ma teraz zmienić. To znaczy już pierwsze deklaracje rządu Miszustina mówią o tym, że przynajmniej 450 miliardów rubli, a niektórzy analitycy mówią nawet o 4 bilionach, w tym roku ma wypłynąć na rynek z budżetu rosyjskiego. Rosja ma rezerwy, Rosja ma ponad 500 miliardów dolarów w rezerwach i ma budżet z nadwyżką. Planowana nadwyżka tegoroczna to jest 700 miliardów rubli. W związku z tym to nie jest z punktu widzenia gospodarki rosyjskiej kwota, która by ją mogła przewrócić. Natomiast jest inne zagrożenie, a mianowicie takie, że wypuszczenie w tej czy w innej formie tych pieniędzy na rynek może spowodować ożywienie inflacji, bo rynek jest silnie zmonopolizowany, szczególnie jeśli chodzi o artykuły konsumpcyjne, tam są monopole i regionalne, i ogólnokrajowe, nie ma konkurencji. W związku z tym trudno oczekiwać innego efektu niż wzrost inflacji. Między innymi dlatego postawiono na premiera Miszustina, który jest takim rosyjskim cudotwórcą podatkowym. On zreformował ich system podatkowy, on jest rzeczywiście ten system bardzo sprawny. My na przykład chwalimy się, że u nas luka VAT-owska się znacząco zmniejszyła, w Rosji luka VAT-owska wynosi 0,2%. Zważywszy na rozmiary gospodarki, to jest rzeczywiście dobre osiągnięcie. I rosyjscy, na przykład rosyjscy specjaliści dzisiaj stoją na czele Komitetu Podatkowego OECD. No również z tego powodu, że sporo w tym zakresie zrobili. Ale to jest pewne wyzwanie przed całą administracją czy całym aparatem rosyjskim, dlatego że chcąc ożywić gospodarkę, chcąc poprawić dochody ludności, to oczywiście jest im potrzebne po to, żeby gwarantować stabilizację polityczną w okresie zmiany systemu władzy. Zmiana systemu władzy związana ze zmianą konstytucyjną, z przygotowywanymi nowymi wyborami, tu jeszcze trzeba będzie chwilę powiedzieć o kalendarzu tych zmian, no, wymaga wzrostu poparcia społecznego. Realizowanie tych planów, które siłą rzeczy konfliktują również na poziomie lokalnym, bo zawsze są wygrani, są przegrani, a na pewno zawsze jest walka o zajęcie nowych pozycji w zmieniającym się układzie instytucjonalnym. Gwarancją czy warunkiem sprawnego przeprowadzenia tych zmian jest pokój społeczny, czyli tak jak to w Rosji odczytują, doprowadzenie do sytuacji, że ludzie rzeczywiście zaczną więcej zarabiać, rzeczywiście zaczną więcej otrzymywać w różnych wypłatach i rzeczywiście zrozumieją, że się zaczyna poprawiać. Że Rosja wygrała, bo tam jest takie przekonanie, zarówno w planie międzynarodowym wróciła na pozycję supermocarstwa, jak i w planie wzrostu gospodarki. Zagrożenie jest kluczowe, a właściwie są dwa zagrożenia. Po pierwsze to jest wzrost inflacji związany z faktem, że jeśli wydamy więcej pieniędzy na zmonopolizowanym rynku, no to siłą rzeczy jest takie ryzyko. Po to Rosji jest potrzebne zniesienie sankcji. Rosji potrzebne jest zniesienie sankcji, które oni interpretują jako jednostronne, agresywne posunięcia Zachodu, czyli nie sankcje, po to, że jeżeli Zachód złagodzi sankcje, to oni będą w stanie, ponieważ oni wprowadzili ograniczenia dostępu do własnego rynku jako odpowiedź na te jednostronne w ich interpretacji działania Zachodu, w związku z tym każdy ruch Zachodu zmierzający w stronę zmniejszenia sankcji będzie odczytany przez Rosję jako ruch w dobrą stronę i na to odpowiedzą zniesieniem tych ograniczeń, co jest w ich interesie oczywiście, bo napływ towarów również z Zachodu zwiększa konkurencję i ogranicza możliwość inflacji. To jest jakby cel polityczny i cel wzmożenia nacisków na wszystkich możliwych polach, żeby doprowadzić do zniesienia tych sankcji. Drugie zagrożenie, które jest jakby tego rodzaju, że Rosja nie ma na to wpływu, jest związane z tym, co się dzieje obecnie w Chinach, czyli z tym wirusem w prowincji Wuhan. Dlatego, że już dziś szacuje się, że spadek gospodarki, spadek tempa wzrostu, tak to należałoby powiedzieć, gospodarki chińskiej z tego powodu w tym roku będzie 2%. Co będzie oznaczało, że ta gospodarka będzie potrzebowała mniej surowców, a to oznacza spadek importu z Rosji. I drugi element niesłychanie istotny, z tym związany, a mianowicie i już mający miejsce, bo to trzeba na to też zwrócić uwagę, spadek cen światowych na nośniki energii, ropa naftowa tu jest kluczowa, powoduje spadek wartości rubla, bo to są naczynia powiązane i w związku z tym Rosja może być uderzona tutaj z dwóch stron. Po pierwsze może mieć mniejszy przychód, mniejszy strumień dolarów związany z eksportem, głównie ropy, gaz jest tu mniej trochę istotny. Po drugie rubel może się osłabić, a w związku z tym cały ten zabieg, o którym jest mowa, że inflacja nie wzrośnie, ale za to Rosjanie będą mogli więcej kupić, może się nie udać z tego powodu, że siła nabywcza spadnie, jeśli rubel się osłabi. To jest jakby drugie fundamentalne zagrożenie. Trzecie jest związane z tym porozumieniem amerykańsko-chińskim, bo kończącym czy będącym jakąś przerwą w wojnie handlowej, bo ono mówi, że Chińczycy muszą w ciągu najbliższych 2 lat kupić amerykańskie towary o wartości $200 miliardów. To już eksperci rosyjscy obliczyli, że nie da się tego zrobić bez zmniejszenia zamówień w Rosji. Chodzi głównie o ropę naftową i o gaz LNG. W mniejszym stopniu artykuły żywnościowe. To jest jakby trzeci element, który może spowodować, że plany rosyjskie poprawy sytuacji konsumpcyjnej czy poziomu dochodów ludności, mimo wyrzucenia olbrzymich pieniędzy na rynek, mogą się nie udać. Bo to są plany związane z tak zwaną ogólną sytuacją światową i gospodarka rosyjska na tym tle jest zbyt mała, zbyt słaba, mimo że przez te lata od 2013 roku ona została dość skutecznie odseparowana od świata, no to jednak nie jest w stanie całkowitej separacji. A jeżeli się te plany nie powiodą, no to wtedy będziemy mieli do czynienia z jakąś formułą przesilenia politycznego w Rosji. Czy to przesilenia w polityce wewnętrznej, czy to przesilenia wśród elit rosyjskich, czy to przesilenia na innych obszarach. I te inne obszary, na co też trzeba zwrócić uwagę, to są te obszary, co do których Rosja nie zamyka sobie drogi. W Komisji Konstytucyjnej, którą powołano po tym wystąpieniu Putina, znaleźli się na przykład przedstawiciele mniejszości rosyjskiej na Białorusi i na Ukrainie, którzy to już formalnie zgłosili zapisy związane z prawem do irredenty tychże mniejszości. Dzisiaj w systemie prawnym rosyjskim to tak zwane prawo do irredenty, ono jest, ale ono jest uplasowane na poziomie ustawowym, a nie na poziomie konstytucyjnym. To jest jakby zmiana dość istotna. Po drugie, wczoraj została powołana w Moskwie taka nacjonalistyczna partia zbudowana przez pisarza Prilepina. To nie on jest istotny. Istotne jest to, że dostał zgodę na Kremlu na powołanie takiej partii, bo tam się partii ogólnorosyjskich nie powołuje, dlatego że ktoś wpada na taki pomysł. On dostał zgodę i dostał pieniądze z Kremla. To oznacza, że to wzmożenie narodowe, nacjonalistyczne tam cały czas jest rozpatrywane jako pewna opcja, jako pewna możliwość, która może zostać uruchomiona, nie musi, ale nie ma do końca decyzji o rezygnacji z tego kierunku polityki. I ta debata historyczna, która wzbudziła siłą rzeczy nasze zainteresowanie, gdzie Polska jest tutaj głównym wrogiem, ona też ma na celu konsolidację społeczną wobec jasno nakreślonego celu. Jaki jest ten cel? Bo na to też trzeba choćby w skrócie powiedzieć, a mianowicie Rosjanie uważają i piszą o tym dość otwarcie, że głównym przeciwnikiem mocarstwowych czy politycznych planów Rosji jest Polska. Ale z tego prostego powodu, że ich zdaniem Polska zdołała narzucić NATO pewną agendę tego, jak NATO ma funkcjonować, o czym świadczy przesuwanie się sił NATO na wschód i o czym świadczą między innymi te ćwiczenia, które się właśnie rozpoczynają, Defend Europe 2020. Po drugie, ich zdaniem nie ma europejskiej polityki powstrzymywania Rosji, tu trzeba się też odwołać do pewnych historycznych obrazów, bez zbudowania systemu, w którym zawsze są Niemcy i w tej czy w innej jakby emanacji historycznej zawsze są państwa Europy Środkowej. W XIX wieku to była monarchia austro-węgierska, wcześniej to była Rzeczpospolita obojga narodów. Teraz to Rosjanie odczytują inicjatywę Trójmorza jako formułę powrotu do, powiedzmy w skrócie, do monarchii austro-węgierskiej, tylko w XXI wieku pod patronatem militarnym Stanów Zjednoczonych, a politycznym, kulturowym, historycznym, gospodarczym wybijającej się na samodzielność Polski. I w ich perspektywie, jeśli przeanalizujemy też na przykład ich reformy wojskowe, na co też trzeba zwrócić uwagę, to głównym celem nie jest NATO, głównym celem nie jest Zachód, mimo że się o tym mówi, głównym celem jest ta część NATO i ta część Zachodu, która kończy się na Odrze, czyli Europa Środkowa. Reformy wojskowe rosyjskie nie pozwalają na projekcję siły, która przekracza granice Odry. To już nie są te czasy, które pamiętamy bardzo dobrze, komunizmu, kiedy mówiło się, że czołgi zatrzymają się rosyjskie w Lizbonie. Dzisiaj ten system, zdolności mobilizacyjne, zdolności zaopatrzenia, zdolności, te łańcuchy komunikacyjne, one pokazują, że Rosjanie, jeśli myślą o agresywnej polityce, również przy użyciu sił zbrojnych, a nie zrezygnowali z tego i nadal jakby podtrzymują możliwość użycia sił zbrojnych, to jest projekcja siły raczej nie w stronę Niemiec, tylko raczej z pewnością w stronę maksymalnie Polski. To daje też nam odpowiedź, dlaczego Niemcy inaczej postrzegają NATO i dlaczego Francja inaczej postrzega NATO. Ponieważ oni doskonale wiedzą, że zagrożenie ze strony Rosji ich nie dotyczy. Zarówno Niemcy wiedzą, że zagrożenie ze strony Rosji ich nie dotyczy, jak i Francuzi tym bardziej wiedzą, więc w tym sensie oni uprawiają politykę obliczoną na realizację własnych interesów, a nie z irracjonalnego powodu wrogą Polsce. Ale to tak na marginesie. I wracając oczywiście do tego, o czym mówiłem wcześniej, co jeszcze tutaj trzeba powiedzieć? Otóż Rosjanie uważają, że w ramach tak zwanego ogólnego układu sił jesienne wybory w Stanach Zjednoczonych nie przyniosą pozytywnej zmiany, to znaczy najprawdopodobniej wygra Trump i najprawdopodobniej polityka amerykańska się nie zmieni. Po drugie, uważają, że pozycja Polski w najbliższym czasie będzie tylko rosła. Mówię o czasie historycznym, czyli w perspektywie 10-15 lat środkowoeuropejska pozycja Polski, która jest pochodną wzrostu gospodarczego i potencjału demograficznego, będzie się zwiększała. Oczywiście analizują bardzo uważnie zmiany w zakresie polityki obronnej i polityki wojskowej Polski. Również uważają, że czas nie pracuje pod tym względem na ich korzyść. Znaczy dzisiaj oni mają znaczącą i przygniatającą przewagę militarną, wcale tak być nie musi w roku 2026 i później. A to oznacza, że jeżeli Rosjanie, bo te wszystkie elementy, o których mówię, zbiegają się w czasie i ten czas to jest zdaniem różnych analityków rosyjskich, albo kwiecień tego roku, albo wrzesień tego roku. Mianowicie oni uważają, że ten kalendarz zmian, tempo wzmożenia patriotycznego jest na tyle duże, że mamy do czynienia z pewnym, nazwijmy to umownie, planem, który rozpocznie się już teraz, a skończy się wtedy, kiedy będzie referendum konstytucyjne, czyli najprawdopodobniej w połowie kwietnia. 9 maja będziemy mieli, 9 maja będziemy mieli te uroczystości w Moskwie. Potem w miesiącach letnich będziemy mieli wybory prezydenckie na Białorusi. W tak zwanym międzyczasie skończą się ćwiczenia w sierpniu Defend Europe 2020. Siły NATO spakują się i odjadą do Stanów Zjednoczonych. No i ten czas między kwietniem a wrześniem może się okazać czasem brzemiennym wydarzenia. Właśnie z tego powodu, że jest niemała grupa analityków rosyjskich, którzy uważają, że Rosja wtedy Rosja już postanowiła, a wtedy będzie chciała skonsumować Białoruś. Po to, żeby przesunąć swoją obecność wojskową o te 250 kilometrów, co ma istotne znaczenie z jej punktu widzenia. I ta wizyta, która właśnie miała miejsce na Białorusi, amerykańskiego sekretarza stanu, no jest pewną i odpowiedzią, i świadectwem faktu, że Amerykanie również podobnie odczytują sytuację, bo ona w sposób jednoznaczny ma na celu wzmocnienie Łukaszenki. Więc w tym sensie wydaje się, że Rosja w najbliższym czasie nie pozbawi nas nowych, zadziwiających i ciekawych informacji, ale myślę, że musimy się też przygotować na znacznie poważniejsze wyzwania. Jeśli chodzi o Białoruś, po wizycie Pompeo i po tych deklaracjach, które miały miejsce, one były zbudowane na kilku różnych poziomach, bo to nie chodzi tylko o współpracę gospodarczą, ale też i o współpracę służb specjalnych, o czym powiedział sam Łukaszenka. Przecieki, które się pojawiły w Rosji, są takie, że tam jest nastrój rewanżu, nastrój chęci pokazania twardej ręki, co nie oznacza jakichś działań wojskowych, a przynajmniej nie musi oznaczać takie działania, ale może oznaczać postawienie krzyżyka na samym Łukaszence. I może oznaczać próbę zmiany rządzącego Białorusią, a jeżeli ta zmiana się nie powiedzie, to destabilizacji sytuacji wewnętrznej, a jeżeli destabilizacja sytuacji wewnętrznej się nie powiedzie, to destabilizacji sytuacji w części Białorusi, na przykład we wschodnich guberniach, a jeżeli samodzielność tej destabilizującej siły okaże się mniejsza, niż to zakładają na Kremlu, to może się powtórzyć wariant Donbasu, kiedy jak okazywało się, że ci separatyści nie mają siły, to pomogli im ludzie w mundurach bez dystynkcji. Więc w tym sensie to oznacza, że splot tych wszystkich okoliczności z bardzo dużą liczbą niewiadomych jeszcze może owocować przyspieszeniem historii w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Drodzy Państwo, teraz przechodzimy do tej najbardziej atrakcyjnej, po świetnym wykładzie, do tych emocjonujących pytań ze strony sali. Każdy, kto jest gotowy do zadania pytania, prosimy o to, żeby przyszedł tutaj, przedstawił się, zadał pytanie. Oto już mamy pierwszego chętnego. Aleksander Pruszyński. Ja jestem politykiem z Białorusi. Wyjechałem 3 dni temu z Białorusi. Pierwszy wypadek w historii, że naród białoruski i Łukaszenko chcą jednego. A mianowicie raczej chcą nie jednego. Chcą, żeby Białoruś nie była podłączona do Rosji. I teraz co ma wizyta jakiegokolwiek wysokiego urzędnika amerykańskiego, tylko zdenerwuje Rosję, a nie zwiększa siły Łukaszenki. Łukaszenko zostanie postawiony w sytuacji podbramkowej. On mówi stale, że ja jakimś urzędnikiem w Rosji nie chcę być i on opuści kraj i zostanie, zrobi to kawał Rosji, pozostawi sytuację bez władzy. Oczywiście władzę wezmą aparaty siłowe. Jeszcze jedna jest rzecz ważna, że Rosja nie ma favored son. Nie ma nikogo, który ma jakąś prestiż i, i nie można jego postawić na tym. I wtedy będzie w elicie białoruskiej, tej opozycyjnej, będzie walka. No i to są rzeczy ciekawe, a nie są. Najgorsza rzecz, żeby był jakaś wywołana walka domowa, jakiś rodzaj Majdanu. Bo przecież Majdan był wynikiem chęci Amerykanów wyciągnięcia Ukrainy z obozu. I to jest wszystko, co ja po prostu chciałem powiedzieć. To było exposé, rozumiem. A może pan skomentuje to w jakiś sposób? Proszę pana, wydaje mi się, że Amerykanie doskonale rozumieją sytuację na Białorusi. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że sekretarz Pompeo nie spotkał się, będąc w Mińsku, z żadnym z przedstawicieli opozycji białoruskiej. Znalazł pół godziny czasu na spotkanie z przedstawicielami ruchów obrony praw człowieka i zresztą w jego wystąpieniu znalazły się też takie elementy, które mówiły o tym, że, gdzie on wprost mówił o tym, że najbliższe wybory prezydenckie powinny dać dowód, że ewolucja na Białorusi idzie w dobrą stronę, natomiast nie spotkali się z opozycją. Co prawda wśród tych czterech przedstawicieli ruchów obrony praw człowieka była pani Anisim, która była opozycyjną deputowaną w poprzednim parlamencie Białorusi. No dwie były tam panie, tak, ale ona była też na tym spotkaniu z Pompeo. Co pokazuje, że oni mają wyczucie, iż że nie ma czasu na budowanie siły opozycji białoruskiej. Nie ma też zresztą, uczciwie mówiąc, nastrojów opozycyjnych na ulicy białoruskiej, bo nawet te demonstracje proniepodległościowe, które były jakimś ewenementem, no one nie były bardzo liczne, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć. I oczywiście to jest pewien, ja bym to określił mianem propozycji pod adresem ekipy Łukaszenki, która to w największym skrócie propozycją jest następująca, mianowicie my wam otwieramy pewne drogi, ale to nie znaczy, że was będziemy utrzymywać tak jak was utrzymywał Putin. Tu trzeba zrobić też pewne ruchy po stronie obecnej ekipy białoruskiej, czy tam obozu Łukaszenki, niezależnie jakbyśmy to definiowali, żeby ta współpraca była możliwa. Pojawiają się przecieki. Od razu trzeba powiedzieć, że nie wiadomo, czy wiarygodne, czy to jest w ogóle prawda w Rosji, że w czasie tej dwugodzinnej rozmowy w cztery oczy, bo tam sekwencja wydarzeń była następująca. Pompeo przyjechał, spotkał się z Łukaszenką, z szefem jego administracji i z szefem Rady Bezpieczeństwa, po czym panowie wstali, poszli do gabinetu Łukaszenki, nie tego, gdzie on pracuje, tylko tego, gdzie się toczyły najbardziej poufne rozmowy w czasie tak zwanych rokowań w Mińsku, czyli zakładamy, żeby po to, żeby nie być wysłuchani przez niepożądane uszy. I 2 godziny panowie rozmawiali face to face. Podobno Pompeo przekazał list od prezydenta Trumpa Łukaszence. I w Moskwie pojawiły się przecieki prawdziwe czy nieprawdziwe, tego nie wiem, jaka była treść tego listu. Mianowicie, podobno Trump zaproponował 25 miliardów dolarów pomocy dla Białorusi. Przypominam, że Łukaszenka mówi, że strata Białorusi w wyniku tak zwanego manewru podatkowego rosyjskiego, tam chodzi o kwestię ceny na nośniki energii, to jest szacowana na około 10 miliardów dolarów do roku 2024, czyli w ciągu 4 lat. Tu byłaby mowa o 25 miliardach, oczywiście jeśli to jest prawda. i finalna integracja Białorusi ze światem Zachodu, czyli najpierw członkostwo w Światowej Organizacji, znaczy inaczej, najpierw dość szybki przyjazd ambasadora amerykańskiego na Białoruś, potem dość szybkie członkostwo Białorusi w Światowej Organizacji Handlu, a potem docelowo członkostwo Białorusi w Unii Europejskiej i w NATO. Rosjanie uważają, to też odpowiadam na pana wyraz twarzy symbolizujący niedowierzanie. Mianowicie Rosjanie uważają, że gdyby Amerykanie chcieli, to Gruzja i Ukraina już dawno byłyby w NATO. Że Amerykanie nadal dysponują taką siłą, że opór francuski i niemiecki byłby już w 2008 roku przełamany. Tylko że Ameryka wówczas nie chciała. To jedyne, co zrobił Bush Młodszy, to, no to ta podwójna deklaracja, która w Bukareszcie była sformułowana, to pamiętamy. Niewykluczone, że mamy do czynienia z jakimś przeciekiem informacyjnym, który jest zmyśleniem, który jest tylko projekcją rosyjskich obaw. Ale to też pokazuje, że zdaniem części elity rosyjskiej, a może i w całej elity rosyjskiej, rozgrywka o Białoruś wchodzi w fazę decydującą. A jeśli będziemy mieli do czynienia z rozgrywką o Białoruś, o jej geopolityczną orientację, i tu też chcę rozbić jakiś mit, to znaczy Amerykanom wystarczy, kiedy Białoruś nie będzie częścią Rosji. Znaczy Białoruś samodzielna też jest opcją. I to bardzo poważnie, myślę, brano pod uwagę. A jeżeli mamy do czynienia z rozgrywką, to nie można wykluczyć, że będziemy mieli też do czynienia z reakcjami nieobliczalnymi po stronie Moskwy, tak jak to miało miejsce w przypadku Ukrainy, gdzie ta reakcja Putina była reakcją nieobliczalną, bo oni tego scenariusza poważnie nie brali pod uwagę, który miał miejsce. W związku z tym to tym bardziej zwiększa jakby poziom niepewności i niewiadomej tego, co może się wydarzyć. Jeżeli chodzi o Białoruś, to pamiętam, to było, nie wiem, ze 2, może 3 lata temu, były takie poważne manewry na Białorusi i wtedy było taka obawa, że to już wtedy nastąpi aneksja Białorusi, że te wojska rosyjskie jak tam wejdą, to już jest pozamiatane i tak nawet Białorusini, którzy mieszkali w Polsce, wyrażali takie obawy, ale tak się nie stało. Czy to była tylko propaganda, czy faktycznie coś ich zatrzymało wtedy? To pierwsze pytanie. A drugie pytanie, chciałem wrócić jeszcze do ekonomii. Jeżeli chodzi o przemysł rosyjski, a przede wszystkim o przemysł zbrojeniowy, bo to było spore obciążenie dla Rosji po zimnej wojnie, bo to cały ten kompleks naukowy, fabryki i tak dalej, i tak dalej. Czy w tej chwili ten przemysł jest dochodowy, czy cały czas jest niedochodowy? I lotniczy. To jeśli pan pozwoli, ja zacznę od tej drugiej kwestii, bo tu narosło sporo mitów w Polsce związanych z rosyjskim potencjałem wojskowym i przemysłem obronnym. Mianowicie u nas lubi się przytaczać dane nie poparte żadnym komentarzem. Te dane mówią, że Rosja w zależności od różnych analiz wydaje od 60 do 70 miliardów dolarów rocznie na zbrojenia. Obecnie w tych latach, kiedy te programy modernizacyjne były bardziej zaawansowane, to dochodziło do 80 miliardów dolarów. Co oczywiście w porównaniu z budżetem choćby Pentagonu na ten rok budżetowy, to jest 738 miliardów dolarów, wydaje się to nieistotną kwotą. Tylko że to jest kompletnie nieprawda i mit. Znaczy nie jest nieprawda to, że Rosja wydaje taką kwotę, choć tu też są dyskusje, bo tam jest istotna część budżetu w ramach części tajnej budżetu rosyjskiego oczywiście, w związku z tym dość trudno to policzyć, no, ale nawet przyjmując na wiarę, że mamy do czynienia z 70 miliardami dolarów, to raczej należy uwzględniać miliardy dolarów według parytetu siły nabywczej. Dlatego, że Rosjanie nie kupują uzbrojenia na rynku światowym tak jak my, czy w Stanach Zjednoczonych, tylko kupują w własnym sektorze obronnym. I analizy brytyjskie i amerykańskie pokazują, że te kwoty należałoby pomnożyć razy 2,5. Czyli te 70, a w poprzednich latach 80 i może nawet 90 miliardów dolarów, to jest dzisiaj około 200 miliardów dolarów, co już stanowi inną zupełnie kwotę. Znaczy Rosja, u nas jest też taka, bym powiedział, nieuzasadniona moim zdaniem skłonność myślenia analogiami historycznymi. Znaczy myślenia o tym, że Rosja jest kolosem na glinianych nogach, o tym, że tam jest bieda z nędzą, co jest prawdą akurat, i że w związku z tym ona się być może lada moment rozsypie, a zagrożenie ze strony Rosji w gruncie rzeczy jest mniejsze niż się sądzi. To jest nieprawda. Znaczy Rosja z punktu widzenia wojskowego ma bardzo sprawny aparat i nowoczesny. Programy modernizacyjne, to one były też w sposób bardzo przemyślany, skonstruowane. One dzisiaj zmierzają ku końcowi. Najpierw zmodernizowano tak zwaną triadę nuklearną i w 2024 roku oni będą już dysponowali 100% nowymi zarówno głowicami, jak i środkami przenoszenia, co ma im gwarantować bezpieczeństwo na wypadek tak zwanego konfliktu globalnego, którego oni nie zakładają w swojej myśleniu o polityce. Potem zmodernizowali system zaopatrzenia wojsk, budując w miejsce stu kilkudziesięciu, bodajże 18 olbrzymich centrów logistycznych, w większości zlokalizowanych przy zachodnich granicach. Potem wprowadzili na wyposażenie tak zwany, u nas to się nazywa czołg Armata, ale ten czołg Armata nie jest żaden czołg, tylko to jest uniwersalna platforma wojskowa, która może być konfigurowana w 28 różnych postaciach. I ta armata ma wejść na wyposażenie całości sił pancernych rosyjskich. Nie będę tego jakby wątku rozwijał, bo tam jeszcze trzeba by powiedzieć o systemach dowodzenia i tak dalej, to też duże zmiany nastąpiły. Ale dlaczego to jest kluczowe? Dlatego, że ujednolicenie sprzętowe znakomicie zwiększa możliwości bojowe tych jednostek, którymi oni dysponują, i ich uniwersalność. To nie jest tak, że jest kilkanaście czy kilkadziesiąt systemów, do których trzeba oddzielnie dowieźć zaopatrzenie, tylko mamy jedną platformę, którą można dość dowolnie konfigurować w ramach potrzeby. To, na czym teraz oni się koncentrują, to koncentrują się na szkoleniu zespołów, które tymi platformami miałyby dowodzić, dlatego że oni chcą dojść do sytuacji zmienności ekip. Znaczy nie tak jak my przywykliśmy myśleć, że czterej pancerni pies jak wsiedli do Rudego 102, to jechali już do samego końca. Oni chcą wprowadzić rotacyjne systemy ekip. Dlatego te platformy powinny być ujednolicone, bo i szkolenie powinno być w związku z tym ujednolicenie, co zdaniem amerykańskich specjalistów powinno czterokrotnie zwiększyć ich możliwości bojowe. Jeżeli doda się do tego jakby autonomizację systemów dowodzenia, autonomizację też i na polu boju, techniki, sztuczny intelekt, to uzyskujemy jakiś efekt mnożnikowy, ale nawet to czterokrotne zwiększenie pokazuje, że dzisiaj ocenia się, że oni są w stanie zmobilizować w ramach takich sił szybkiego reagowania około 100 tysięcy wojsk uderzeniowych i około 100 tysięcy jakby towarzyszących czy tam pomocniczych. Na wschodzie Ukrainy to ich zaangażowanie było około połowę tego potencjału. No więc z tym, jeżeli uda im się zakończyć ten efekt szkolenia, to wzrośnie gdzieś około czterokrotnie, co jest znacząco istotne. Przepraszam, bo się trochę już zgubiłem. Ale to pokazuje, że Rosja jest bardzo i będzie bardzo sprawnym aparatem wojskowym, państwem zbudowanym przez ludzi w mundurach, państwem, które jest obliczone na funkcjonowanie wokół całego aparatu wojskowego. I teraz wracając jeszcze do tego, o co pan pytał, czyli chyba miał pan na myśli ćwiczenie Zapad 2017, o ile pamiętam. Rzeczywiście były takie obawy, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, co u nas chyba nie zostało dostrzeżone, a mianowicie, że Rosjanie napotkali dość silny opór Białorusinów, czy elit wojskowych białoruskich, które nie zgodziły się na rozszerzenie skali przede wszystkim tych ćwiczeń. Polityka Łukaszenki w tym zakresie zmierzała do literalnego trzymania się tak zwanych porozumień wiedeńskich, które ograniczają liczbę ćwiczących oddziałów, czy wielkość ćwiczących oddziałów, bez zapraszania, bo o to chodziło Rosjanom, bez zapraszania obserwatorów z drugiej strony. To jest powszechna praktyka, bo te ćwiczenia natowskie, które teraz się zaczynają, też są tak skonstruowane, że jest kilkadziesiąt różnych małych ćwiczeń, a każde z nich jest mniejsze niż te limity umowne. Ale to pokazuje to, że Rosjanom nie udało się przełamać oporu białoruskich elit czy białoruskiego obozu władzy również w tym obszarze. Są też inne na to przykłady. Jest nie tylko kwestia tej bazy lotniczej, której jakby uplasowania odmówił Łukaszenka, to jest też kwestia porozumień w zakresie długości czasu przebywania rosyjskich samolotów w białoruskiej przestrzeni powietrznej. Tego im się nie udało zrobić, to budziło w Rosji dość dużą frustrację i niezadowolenie w sferach wojskowych. Wydaje się, że teraz te zmiany, które ostatnio nastąpiły wraz z odejściem generała Zasia do Moskwy i nowymi osobami na stanowisku ministra obrony i szefa Rady Bezpieczeństwa, że one idą w tym kierunku jakby zwiększania stopnia niezależności. Chociaż to pewnie będziemy mogli powiedzieć za jakiś czas dopiero. Szymon Kuliński, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Ja bym chciał zapytać, jak w tej sprawie dotyczącej Białorusi w najbliższym roku, jak to widzimy w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie, w Gruzji, w Naddniestrzu. Rosjanie są też zaangażowani w Syrii. Po prostu podejrzewam, że jeśli coś tam się będzie działo, to nie będzie tak, że tylko odtąd dotąd, tylko cały kontekst po prostu, że w jakiś sposób Zachód czy Ukraina może odpowiedzieć, czy ugrać coś swojego, chcieć, czy Gruzja, tak dalej. No po prostu chodzi mi o ten kontekst, żeby pan to naświetlił szerzej. Dziękuję. Właśnie wydaje mi się, że kontekst rywalizacji jest tutaj dość oczywisty. Natomiast wcale nieoczywisty jest kontekst jakiegoś starcia na wielu frontach czy na wielu płaszczyznach. Mamy tutaj do czynienia z szeregiem ruchów dość niepozornych, które mogą budować w przyszłości pewien ciężar gatunkowy na różnych płaszczyznach. Ja zwrócę uwagę na kilka. Mianowicie dzisiaj rozpoczęła się na Białorusi wizyta litewskiego ministra spraw zagranicznych Linkevičiusa, która jest związana z wizytowaniem szkół w nadgranicznych regionach, gdzie zamieszkałych przez mniejszość litewską, ale w gruncie rzeczy to jest pretekst, bo chodzi o jedną kluczową sprawę, a mianowicie o elektrownię atomową w Ostrowcu. To jest elektrownia budowana przez Rosjan na terenie Białorusi, 60 kilometrów linii prostej od Wilna i Litwini bardzo silnie akcentowali swój sprzeciw wobec tej inwestycji. Ale inwestycja jest zakończona praktycznie. Ten blok ma być uruchomiony w 2020, czyli teraz już lada moment. Amerykanie uważają, bo ja czytałem takie opracowania, że elektrownia przeszła badania bezpieczeństwa według standardów Unii Europejskiej, więc w tym sensie nie stwarza zagrożenia. Natomiast jest istotnym elementem z punktu widzenia sytuacji ekonomicznej Białorusi, dlatego że Białoruś po uruchomieniu jej uzyskuje takie nadwyżki mocy, że mogłaby ją sprzedawać i mogłaby ją eksportować do krajów ościennych. Łotwa już wyraziła zainteresowanie, tylko bez zgody Litwy nie można połączyć systemów przesyłowych. Znaczy można za pośrednictwem rosyjskiego systemu przesyłowego, ale jeżeli chce się zbudować pewną niezależność od Rosji, to Litwa musi się na to zgodzić. To jest taki ruch, bym powiedział, niepozorny, który dobrze zbudowany i dobrze skonstruowany może dać Białorusi pewien dodatkowy zastrzyk finansowy w obecnej sytuacji zwiększający wolę oporu wobec Moskwy, bo też nie miejmy złudzeń, że nie mamy do czynienia z ekipą autentycznych demokratów, ani w ogóle demokratów, czy ludzi, którym wartości świata zachodu są bliskie. Tu w gruncie rzeczy nie o to toczy się przecież gra. Takich elementów będzie sporo, również w zakresie budowania świadomości historycznej. Jutro bodajże zaczynają się na Białorusi organizowane przez tamtejsze władze uroczyste obchody rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki, co jest dość wymowne. Warto też zwrócić uwagę, że Białoruś nie wzięła udziału w tej nagonce propagandowej Putina w kwestiach historycznych przeciwko Polsce, a wręcz Łukaszenka mówił, że w gruncie rzeczy Białorusinom bliższa jest tradycja tej Białoruskiej Republiki Partyzanckiej, a wojna Stalina została im narzucona i Białorusini są ofiarami, bo co trzeci Białorusin zginął w czasie II wojny. To budowanie niezależności czy pewnej samodzielności wobec Rosji wymaga długiego czasu i wymaga konsekwentnej polityki. Dotychczas mieliśmy, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, do czynienia z polityką porzucenia tego regionu. Znaczy to, że ostatnia wizyta na tym szczeblu była 26 lat temu na Białorusi, to pokazuje, że uznano, iż to jest domena głównie niemiecka i europejska, nie ma co się angażować, a w związku z tym te efekty, które się pojawiły, to jest też wynik polityki Unii Europejskiej, a przede wszystkim Niemiec, bo oni tam byli najaktywniejsi. Teraz jest ruch w drugą stronę, mający na celu jakby odwrócenie tej sytuacji. Jeżeli on się okaże trwałym, a nie tylko jakimś efemerycznym posunięciem na potrzeby wyborów, to ten układ sił może się zmienić w perspektywie nawet niedługiego czasu dość zasadniczo. Będzie minister, jutro będzie minister, ma być spraw zagranicznych bodajże, ile pamiętam. Proszę pana, pytanie takie. Rosjanie odnieśli według opinii ogólnej duży sukces na Bliskim Wschodzie. A w związku z tym to wszystko chyba warto pokojarzyć, czyli Rosja autentycznie weszła w rozgrywkę i jak do tej pory to raczej ma wyniki pozytywne. A odnośnie Białorusi małe szanse. Rosjanie nigdy nie dopuszczą nikogo do Białorusi. To jest ich przedsionek. A druga rzecz najważniejsza. Społeczeństwo białoruskie ma mentalność wschodnią, niestety, a nie zachodnią. To nie jest Ukraina, która kiedyś miała Galicję o innej tradycji, tylko Białoruś. Przed wojną kawałek była w Polsce, ale był za krótki okres czasu. Galicja u Austriaków trwała 100 lat i na Białorusi nie wytworzyło się poczucie narodowe. Nie ma poczucia narodowego, natomiast mentalność, zwyczaje, tradycja ciągnie wszystko do rosyjskiego. Najlepszy dowód językiem oficjalnym jest język rosyjski, a gdzie się uczy białoruskiego? Na wsiach tylko. I białoruski w kościołach oddzielna sprawa. Białoruski jest przez ludzi miejskich traktowany jako język ludzi niewykształconych. Dziękuję uprzejmie. Proszę pana, tu pozwolę się z panem nie zgodzić, dlatego że uznawany za wieszcza odrodzenia narodowego Ukrainy Szewczenko większość swoich utworów napisał po rosyjsku. To jeszcze nie warunkuje jakby świadomości narodowej. Proszę zobaczyć, czym był Kazachstan 20 lat temu i jaką zajmował pozycję mimo wielkiej mniejszości rosyjskiej na swoim terenie, a jaką dzisiaj Kazachstan zajmuje pozycję wobec Rosji, polityczną, gospodarczą. Tu nikt nie mówi o kompletnym zerwaniu i wrogości. Zresztą to, co się stało na Ukrainie, w samej Rosji dzisiaj jest odczytywane dość powszechnie w środowiskach eksperckich jako błąd. Mianowicie jako politykę kompletnie nieskuteczną, taką, która przez dziesięciolecia nie uda się jej odwrócić, a oni chcą się uczyć również na własnych błędach. Tu nikt nie mówi o tego rodzaju przeciąganiu państwa niczym wozu na własną stronę, tu raczej jest mowa o zbudowaniu pewnej niezależności państwowej, a niezależność państwowa oznacza, że o polityce tego państwa no, nie decydują w Moskwie. To jest jakby fundamentalne w tym zakresie. A jeśli nie decydują w Moskwie, to Moskwa nie ma swobody kształtowania linii politycznej tych państw na wszystkich obszarach, na których im zależy. Wojskowym, kulturowym, gospodarczym. Proszę pamiętać, że Białoruś jest jakby elementem tej Unii Euroazjatyckiej. Obok Kazachstanu to są dwie największe gospodarki. Gospodarka Kirgistanu i Armenii właściwie się nie liczy w tym wszystkim. W związku z tym ten obraz jest znacznie bardziej skomplikowany. Natomiast ewolucja, jeżeli będzie miała miejsce, bo to wcale nie jest takie pewne, to ona nie będzie trwała pół roku ani rok. To będą dziesięciolecia zmian. Na końcu tej drogi może powstać czy ukształtować się nowe pokolenie, które będzie już zupełnie inaczej myślało, tak jak inaczej myśli o swojej państwowości pokolenie Kazachów, którzy mówią w innym języku, gdzie mniejszość rosyjska jest w gruncie rzeczy mniejszością nie mającą znaczenia. Polityka wojskowa jest polityką niezależną. Cyrylica została zlikwidowana i został wprowadzony alfabet łaciński. Jakby tych elementów budowania niezależności tam można by jeszcze więcej wymienić. I być może taka droga jest przed Białorusią. Oczywiście Rosjanie będą używali różnych tutaj narzędzi, też i pogróżek, bo już dzisiaj pojawiły się takie artykuły, które mówią o tym, że Polska zmierza do rozbioru Białorusi. Że w gruncie rzeczy kontynuowanie tej polityki doprowadzi do tego, że Rosja zabierze wschodnie części Białorusi, a jak Zachód chce się integrować z Polską, to bardzo proszę. Ale oni to samo mówili, proszę pamiętać, wobec Ukrainy w 2014 roku i jakoś się nie dokonało to, co wieszczyli. Zobaczymy. Krzysztof Jabłonka. Ja mam pytanie i jednocześnie pewną refleksję. Pytanie dotyczy, mieliśmy tutaj takie spotkanie autorów książki Chiński Smok i Rosyjski Niedźwiedź. I to jest uzależnienie się Rosji od Chin, jak ono daleko biegnie. Sam byłem świadkiem zamknięcia ogromnej fabryki wody z Bajkału, właściwie wypompowania wody z Bajkału przez Chińczyków, a obecnie zamknięto granicę totalnie na całym Amurze i z Mongolią. Natomiast co do tej Białorusi, to przypomnę, że Irlandia już od dawna mówi po angielsku, ale tak nienawidzi Anglików w tym angielskim, że Białoruś podobnie. Takich sformułowań antyrosyjskich po rosyjsku to się prawie nigdzie nie słyszy. Dodam jeszcze, że w Kazachstanie pojawiła się taka grupa Kazachstanian. To jest o tyle ciekawe, że to są po prostu ludzie rosyjskojęzyczni, znaczy o państwowym poczuciu narodowym. Nie mogą się określić Kazachami, bo nie znają kazachskiego i nie mają skośnych oczu. Natomiast nie są Rosjanami. Znam to z podwórka mojej żony, bo w Tatarstanie mieszkają dwa narody. Tatarzy i Tatarstanianie. Nie ruskich. I to jest bardzo charakterystyczne. Wielu się z tym zgadza. Siedziałem przy takim stole, jeden był Tatarem rodowitym, a drugi był Tatarstanianinem. I co mu zrobicie? To znaczy, że tu w Tatarstanie jest jego ojczyzna, a nie gdzieś tam w Moskwie. Tatarstan w jedną noc w Kazaniu zmienił wszystkie nazwy ulic na tatarski, a rosyjski był drobnym drukiem u dołu, co oczywiście strasznie wkurzyło miejscowych, ale wtedy powiedziano, że przecież w Moskwie nie jest po tatarsku napisane, oni mają prawo to zrobić. Teraz jest bardzo poważny, w tym roku chyba będzie rozstrzygnięty, czy przywrócą alfabet łaciński, który był tam do 1938 roku. I dość duża część literatury tatarskiej została wydana właśnie w łacińce, ale to było zamknięte. Jak byłem w bibliotece, to były dwie części. Cyrylica i łacinka. I wejście do biblioteki było w dwóch alfabetach jednego języka. I teraz oni się zastanawiają, czy nie otworzyć tą drugą biblię. Tamta była zamknięta, nie można było w ogóle tych książek czytać, a Kazachowie mieli się nigdy nie dowiedzieć, że kiedykolwiek ich język był zapisany w łacińce. A pamiętajmy, wszystkie narody turańskie, a do nich należy Tatarstan, wzorują się na Turcji. I pytanie, na ile Rosja w tych swoich reformach odrywa się od Chin, łącznie z tą zarazą, a na ile już nie jest w stanie się oderwać. I a propos jeszcze manewrów. Pan wspomniał o 17 roku, ale ja pamiętam rok 16. Chyba najbardziej kulminacyjny, jeśli chodzi o możliwość napaści na Ukrainę. Byłem wtedy gościem polskiego księdza nad Bajkałem w Śludziance i całą noc waliły bufory pociągu. I ja w końcu do niego mówię, słuchaj, no ty tak, możesz tu w ogóle spać? A on mówi, wiesz, sam nie wiem, co się dzieje, chodź zobaczymy. I poszliśmy na linię rozrządową, 4 dywizje czołgów. I one każdej nocy odjeżdżała jedna. Przyjeżdżała za nad Amuru i jechała na zachód. No nie ściąga się z nad Amuru dywizji, jeśli się nie chce zrobić jakiejś agresji. 15 sierpnia, jak wsiadałem do samolotu, ktoś mi wtedy przyniósł wiadomość z Polaków, Ruscy odwołali atak na Ukrainę. Ja odetchnąłem, mówię, no następny cud 15 sierpnia. Ale czy to się potwierdza? Bo ja to widziałem na własne oczy, ale komentarz do tego buduję na tym, co mi w ucho naszeptano. No i o te Chiny proszę, dziękuję. To jest jakby bardzo obszerny temat. Powiem tak. Rosja sprzedaje do Chin przede wszystkim surowce oraz tarcice. No ale te pożary lasów syberyjskich w części były właśnie wzniecone przez tych nielegalnych lesorubów, właśnie żeby ukryć skalę dewastacji i wyrębów, które oni zrobili, albo, i to jest drugi też powód, nadpalone lasy są traktowane przez służby ochrony przyrody jako te, które muszą podlegać wycince i wtedy łatwiej uzyskać zgodę na wyręb tej tajgi, a skala tego już jest taka, że sami rosyjscy przyrodnicy mówią, że jest zagrożenie, iż ona się nie odtworzy, że ta masa krytyczna już została przekroczona. Ale dobrze, że pan wspomniał o tej fabryce wody nad Bajkałem, bo ona została zamknięta po protestach miejscowej ludności, ale nie tylko, bo później też nawet były protesty na Placu Czerwonym w postaci tam tych jednoosobowych pikiet, które oni zgodnie z prawem mogą tworzyć. To uzależnienie od Chin jest postrzegane w Rosji jako pewnego rodzaju zagrożenie, głównie dla regionu Dalekiego Wschodu, który podlega silnym procesom depopulacji. Tego się nie udało zatrzymać i oczywiście ta dysproporcja jest tutaj przygniatająca na korzyść Chin. Dysproporcja ludnościowa, dysproporcja potencjałów gospodarczych, umiejętności, możliwości. Rosjanie mają świadomość tego zagrożenia i wcale nie są szczęśliwi z tego zwrotu w stronę Chin. Oczywiście też trzeba postawić pytanie, czy Chińczycy są zainteresowani jakąś agresywniejszą formą eksploatacji Rosji, bo jest kwestia, do czego im miałoby to służyć. Oni w gruncie rzeczy to, co potrzebują, mają już dzisiaj, bo oni potrzebują przede wszystkim surowców dla własnej gospodarki i to oni uzyskują. Rosjanie lubią mówić o strategicznej współpracy wojskowej, ale na razie, jeśli chodzi o Chiny, nie znajduje to potwierdzenia. Chiny generalnie nie zawierają sojuszy wojskowych z żadnymi państwami, bo są państwem środka, wokół których inne państwa powinny grawitować. W związku z tym wydaje się, że ten rosyjski zwrot w stronę Chin, po pierwsze, jest nieco bardziej bombastyczny i w sferze propagandowej, bo z kilkudziesięciu programów podpisywanych uroczyście jeszcze za czasów Miedwiediewa, jego prezydentury, okazało się, że realizowanych jest tylko kilka. Po drugie, ta współpraca ma miejsce tam, gdzie to jest Chińczykom korzystne, a tam, gdzie jest niekorzystne, jak na przykład kwestia reanimowania kolei transsyberyjskiej, Chińczycy nie chcą dać na to pieniędzy i cały ruch tranzytowy puścili przez Kazachstan, a teraz w ogóle myślą, żeby to puścić przez Morze Kaspijskie do Azerbejdżanu i tymi liniami kolejowymi nowymi przez Turcję. W związku z tym to trzeba oddzielić te obszary propagandowe od realnej współpracy. Ja myślę, że to nie, ani skala tego nie jest tak olbrzymia, ani zamierzenia obu stron nie są tak daleko posunięte, żeby można było mówić o tym, co nieraz się znajduje w jakby propagandowej formule, że tu mamy do czynienia z jakimś aliansem, sojuszem czy porozumieniem. Myślę, że to też jest zbyt daleko posunięta teza. Ja tylko nadmienię, że jedną z tłumaczeń, oczywiście ja abstrahuję od faktów, tylko ważne jest dla mnie, co myślą ci, którzy tam żyją. Oni mówią tak, no wyrzuciliśmy Chińczyków z tej właśnie pompowni, oni mówią, że im bajkał wypijali Chińczycy, że im tam tę wodę zaczęli rurociągiem już do siebie. No a jak wiemy, 1 milion Chińczyków wsiądzie, to przez słomkę bajkał, chociaż bajkał się nie da wypić, to jest 1/5 wody świata, ale zemstą Chińczyka jest podpalenie. I był tu u nas taki pan Krasowski, Polak z Irkucka, no mówi po rosyjsku, ale czuje po polsku i mówi, że padżogi są wokół Bajkała. I oni to zwalili na Chińczyków. Chińczyk wyrzucony z miejsca natychmiast podpala, gdzie może. Oczywiście nie polecałbym wierzenia w to. Znaczy wejdę panu w słowo i powiem, oczywiście jest jakieś zagrożenie, ale to zagrożenie, ono jest nazwane też przez opozycję rosyjską, mianowicie oni uważają, że następuje korumpowanie lokalnych elit, głównie FSB rosyjskiego, w tych nadgranicznych regionach przez Chińczyków, i że w sytuacji jakichś zawirowań te lokalne elity mogą się orientować na Chiny, a nie na Moskwę. W związku z tym, jeżeli Rosja zacznie pękać według tam szwów regionalnych czy narodowych, no to może się okazać, że będą silne ruchy odśrodkowe w stronę Chin. A pamiętajmy, że Syberia była... No, zaczęła być uznawana przez samych Rosjan za część Rosji dopiero po reformach Sperańskiego, czyli gdzieś w latach 20. XIX wieku. Wcześniej ją uznawano jako taką kolonię, trochę takie dzikie pola, gdzie nie wiadomo, co się dzieje. Tak. Ja tylko dodam anegdotę, mianowicie w hotelu miałem wszystkie napisy po chińsku i w szklance i na butach i tam i poszedłem z tymi kartkami zapytać, o co chodzi, a ona mówi, a bo to jest zdezynfekowane, ale dlaczego po chińsku? No bo tu bez przerwy są Chińczycy, pan jest pierwszym Europejczykiem, najlepszy pokój panu daliśmy. Ja pytam, a co byście zrobili, gdyby Chińczycy przyszli? A ona mówi, jakby płacili, to w porządku. Więc puenta, oni się wcale nie zmartwią i to niestety w dużej ilości. Nie wiadomo, czy ten hotel w ogóle nie był chiński, bo tam jest dużo hoteli zbudowanych przez Chińczyków na podstawione osoby. I przyjeżdżają grupy chińskie z przewodnikami chińskimi, kupują w chińskich sklepach, na chińskich rynkach. To nie tylko zresztą nad Bajkałem, ale i w Moskwie, i w Petersburgu, o co tam już takie małe zamieszki też były. Drodzy Państwo. Rosjanki uważają, notabene są takie badania, że najlepszy kandydat na męża to Chińczyk, bo nie pije najczęściej, jest pracowity, nie bije, to, co jest ważne w Rosji, to jest plaga. Tak to wygląda. Drodzy Państwo, podziękujemy naszemu drugiemu wykładowcy za bardzo ciekawy wykład. No i myślę, że uda nam się może jeszcze spotkać na temat, żeby zapytać się o to, czy Rosja ma szansę na to, żeby opozycja wreszcie stanęła na nogi. Ale to przy następnym wykładzie.